Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej kandydatek i kandydatów Koalicji Obywatelskiej w Opolu. Konferencja dotyczyć miała kobiety na wybory, ale wczorajsze wydarzenia z agresywnym atakiem policji na posłankę Kingę Gajewską powodują, że nie możemy Państwu o tym nie powiedzieć. Brutalność policji polskie kobiety obserwują od 2020 roku. To było używanie pałki teleskopowej na protestach. To było używanie gazu, w tym gazu w sposób niedozwolony, również w stosunku do polityczek. Sama jestem ofiarą agresji policji. Sprawa do tej pory nie została zamknięta, winny nie został ukarany. Kobiety były na protestach zastraszane. Nauczycielkom grożono utratą pracy. Zamykano do radiowozów na długi czas młode aktywistki i aktywistów, które walczyli o swoje prawa. A wczoraj widzieliśmy kolejną odsłonę brutalizacji policji. Ktoś powiedział, Rosja już tu jest, bo dokładnie tak to wygląda. Jakie to są standardy demokratyczne, kiedy posłanka zostaje wyciągnięta z protestu, który odbywa się niedaleko miejsca, gdzie jest pan Morawiecki, ale jest 200 metrów, gdzie stoi z małą szczekaczką. Jest wyciągnięta w momencie, kiedy krzyczy o 200 tysiącach wiz wydanych nielegalnie przez rząd polski, przez rząd Mateusza Morawieckiego. To powoduje napaść policji. Wokół posłanki stoją ludzie, którzy informują, to jest poseł na Sejm. Nie macie prawa jej wlec, nie macie prawa jej szarpać, nie macie prawa jej ciągnąć, bo przysługuje immunitet. Stoi obok poseł, który poświadcza, że to jest posłanka. Co robi z tym policja? Nic z tym nie robi. Dalej ją szarpią, dalej ją wloką i zamykają w radiowozie. Wypuszczają po kilku minutach. Szczęściem posłanki Kingi Gajewskiej jest to, że jest posłanką, bo ją wypuścili. Bo oglądaliśmy liczne przypadki brutalności. Przypomnę tylko, że w czasie jednego z protestów kobiet dziennikarce złamano rękę. I co się zdarzyło? Nic się nie zdarzyło. Policja nadal jest bezkarna. Nie są wyciągane żadne konsekwencje w stosunku do policjantów. Mówią, że nie słyszeli. Ja przypominam, granatnik owszem, wybuch komendantowi głównemu, ale to nie powoduje niedosłuchu całej policji. Na dwa ważne komunikaty. My wszyscy mamy prawa obywatelskie, mamy prawa protestować, mamy prawo wziąć udział w zgromadzeniach, a policja nie ma prawa zachować się w sposób agresywny. Policjant nie ma prawa naruszać nietykalności posłanki. Policja nie ma prawa atakować kobiet. Kilka tygodni temu na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Skawinie protest był zakłócany. Co robiła wtedy policja? Policja chroniła zakłócających. Nie pozwalali nam do nich podejść. Oddzielali nas kordonem i pozwalali celowo zakłócać wiec Trzaskowskiego. Co robi policja w czasie spotkania Morawieckiego? Szarpie posłankę, wlecze ją i zamyka w radiowozie. Domagamy się natychmiastowej informacji od szefa policji, co takiego wydarzyło się w Otwocku, jakie będą konsekwencje. I niech nie opowiadają, że nie słyszeli, że to posłanka, bo słyszeli, bo mamy to nagrane. I domagamy się od szefa MSWiA natychmiastowych działań, bo to, co robi PiS, to obraża polski mundur. Do nas regularnie zgłaszają się policjanci, którzy mówią, że jest im wstyd za taką policję, że nie chcą bić, pałować i gazować kobiet i dostają takie polecenia. Jeżeli pan Kamiński, pan Morawiecki i cała ta szajka nie ockną się, będą mieli również zrujnowaną kolejną instytucję, policję. Od 2020 roku dali przyzwolenie na agresję wobec kobiet. 15 września skończymy ten proceder. 15 września skończymy z agresją policji wobec kobiet. Październik, 15 października. I października 15? Pogonimy Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, wczorajszy dzień jak w pigułce pokazał, czym jest władza PiS. Czym jest władza PiS dla obywatelek i obywateli naszego kraju. Z jednej strony mamy funkcjonariusza PiS, który zadomowił się w tak zwanej telewizji publicznej. Funkcjonariusza, który bardzo lubi bawić się w przebieranki. Przypomnę, że kilka lat temu w Sopocie pan redaktor Rachoń przebierał się za męskie przyrodzenie, a wczoraj po raz kolejny próbował się przebierać w dosyć nieudolny sposób za dziennikarza. Próbował się przebierać za dziennikarza za publiczne pieniądze. I w tym miejscu chcę przypomnieć, że pan Rachoń, zarabiający miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych, pracuje dla telewizji, która z publicznych pieniędzy, z pieniędzy was wszystkich, co roku pobiera blisko 3 miliardy dodatkowych pieniędzy. Dodatkowych pieniędzy, które mogłyby iść na ochronę zdrowia, na walkę z nowotworami, na telefon zaufania dla młodzieży. Przecież dzisiaj to obywatele na to wszystko się rzucają. A dla tej szczujni, dla tej propagandy pieniądze się znajdują. Z drugiej strony mamy służby, mamy policję, mamy wojsko, które stało się narzędziem w rękach rządzących do uprawiania polityki, do uprawiania propagandy,
stało się narzędziem w rękach polityków, którzy nie mają żadnych skrupułów do tego, żeby te służby wykorzystywać do własnych, partykularnych celów. To, co się stało wczoraj w Otwocku, to jest tylko jeden z przykładów, tak jak mówiła posłanka Barbara Nowacka, tego, w jaki sposób nadużywana jest władza przez obecną ekipę rządzącą. I to, co stało się, to, co się wydarzyło wobec naszej koleżanki, posłanki Kingi Gajewskiej, i chcę zwrócić się teraz do obywatelek i obywateli naszego kraju, może kiedyś spotkać każdego. Przecież wiecie, co stało się i jak zmieniło się życie Sebastiana z Czerwonego Seicento. Jemu życie wywaliło się do góry nogami, bo na jego drodze stanął pojazd pani premier Szydło. Życie wywraca się kobietom, które wychodzą na ulicę po to, żeby strajkować, a zderzają się z aparatem państwa, który po raz kolejny jest wykorzystywany przeciw kobietom, przeciw obywatelom. Służby państwa nie mogą być wykorzystywane do politycznych, partyjnych celów. To się po prostu musi skończyć, bo jeśli to się nie skończy 15 października, to za chwilę to, co spotkało Kingę Gajewską, Sebastiana z Seicento, polskie kobiety na polskich ulicach, może spotkać po prostu każdego. I to jest taki bardzo ważny moment, żeby wszyscy w Polsce otworzyli oczy, żeby otworzyli oczy na te różnego rodzaju przekręty i bezeceństwa, które wyprawia obecna władza. I my nie spoczniemy. My jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowane i zdeterminowani do tego, żeby pokazywać prawdę. Bo to, co spotkało wczoraj Kingę Gajewską, jest efektem tego, że ona po prostu wykrzyczała prawdę na spotkaniu z premierem Morawieckim. Afera wizowa jest faktem. Do Polski sprowadzano, czy Polska w zasadzie była miejscem przerzutowym nielegalnych imigrantów. Legalizowano załapówki za przyzwoleniem urzędników, z udziałem polskich ministrów, z udziałem konsulów, legalizowano pobyt osób, które nie były w żaden sposób zweryfikowane. Te osoby częściowo zostały w Polsce, te osoby częściowo zostały w Europie, a częściowo zostały przerzucone przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych. Premier Morawiecki powinien się dzisiaj z tego wszystkiego wytłumaczyć. I jeszcze powinien się tak, do dymisji to jest najczęstsze hasło, które my słyszymy dzisiaj na polskich ulicach. Do dymisji powinien się podać premier Morawiecki, do dymisji powinni się podać wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni, między innymi pan minister Rau, który, przypomnę, jest jedynką z Łodzi. Zastanówcie się, jak będziecie głosowali, kto jest liderem w waszym okręgu wyborczym. Czy ktoś, kto jest współodpowiedzialny za to, że nielegalnie ściągał imigrantów do Polski, powinien otrzymać wasz głos. I jeszcze na koniec, szanowni państwo, my będziemy rozliczać wszystkich. Rozliczać wszystkich nawet wtedy, kiedy to jest po prostu bardzo trudne, bo urzędy dzisiaj w Polsce, wiele urzędów w Polsce, wiele służb nie zajmuje się tym, czym powinno. My będziemy też rozliczać za brak reakcji. I składamy dzisiaj w związku z tymi wydarzeniami przed telewizją publiczną skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Rady Etyki Mediów na zachowanie funkcjonariusza telewizji publicznej, pana Michała Rachonia. I z odpowiedzi, którą otrzymamy z tych dwóch instytucji, za tę odpowiedź też będziemy po wyborach rozliczali. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, rządy PiS są zagrożeniem dla obywateli. W sensie dosłownym mówiły o tym moje koleżanki. Też chcę zwrócić uwagę, że jest z nami poseł Witold Zembaczyński, który piętnuje nadużycia władzy, za to uszkodzono mu samochód, za to jest atakowany przez media rządowe, więc na własnej skórze, tak jak posłanka Gajewska, która wczoraj widzieliśmy, jak została potraktowana, odczuwają działania władzy wszyscy ci, którzy próbują mówić o błędach, korupcji, nieprawidłowościach. Ale rządy PiS są zagrożeniem dla Polski także w sensie bezpieczeństwa narodowego. Afera wizowa, o której była mowa, pokazała kompletną ruinę MSZ-u, kompletną ruinę służb specjalnych, które dopiero od Amerykanów musiały się dowiedzieć o patologii na ogromną skalę, patologii dotyczącej tysięcy ludzi, tysięcy działań. To jest po prostu nie do pomyślenia, że Polska stała się państwem tak dziurawym, tak bezradnym, że świat się śmieje z tego, co
Polsce tutaj się dzieje, jak łatwo kupić wizę, jak łatwo oszukać polskie władze. Jest to powód do głębokiego bólu wszystkich tych, którzy są za silnym polskim państwem i za tym, żeby to państwo działało. Również w ostatnich dniach dzieją się rzeczy bezprecedensowe. Mam na myśli to, że Kaczyński z Błaszczakiem, broniąc swej pozycji, chwytają się brzytwy. Jak tonący chwyta się brzytwy. Ujawniają ściśle tajne i tajne plany obrony Polski, nie bacząc na to, że przygotowało je wojsko, nie bacząc na to, że NATO jest związane z tymi planami, są gotowi podpalić wszystko. Niszczą, jak to robił Macierewicz po 2015 roku, Wojsko Polskie. Zwolnili dziesiątki, setki dowódców wykształconych w NATO, doświadczonych w misjach. Premier Morawiecki ośmielił się powiedzieć, że Wojsko Polskie w 2015 roku było w zgliszczach. Jest to haniebna wypowiedź, ale wszystko, co robią po 2015 roku, to jest chęć upokorzenia Wojska Polskiego. Gdy zaspał z rosyjską rakietą minister Błaszczak i dowiedział się o niej po 5 miesiącach, winę zwalił na mundurowych. To, co się dzieje w tych dniach, ujawnianie ściśle tajnych planów, to jest po prostu atak na bezpieczeństwo Polski, atak na Wojsko Polskie. Przerwijmy to 15 października. Jeśli zależy wam na bezpieczeństwie Polski, bezpiecznych granicach, odpowiedzialnych ludziach u władzy, słuchaniu fachowców w mundurach, żeby oni mieli decydujący głos w różnych sprawach. Jeśli chcemy policji, której nie będziemy się bać, że nam wykręci ręce i zabierze do radiowozu, głosujcie na Koalicję Obywatelską 15 października. Danuta Jazłowiecka. Drodzy Państwo, z chwilą narodzin otrzymujemy prawa, obowiązki i przywileje. Te najważniejsze dla nas to jest prawo, obowiązek i przywilej i odpowiedzialność za naszych rodziców i nasze dzieci. Dzisiaj polskie kobiety muszą walczyć o godność i szacunek pięściami. To jest niedopuszczalne, byśmy w takich warunkach musiały żyć i dbać o nasze rodziny. Dzisiaj opozycja chce zmienić tę sytuację, stąd na naszych listach są bardzo odważne, doświadczone, mądre kobiety, bardzo zaangażowane w prawa kobiet, bardzo zaangażowane w sprawy kobiet. I dzisiaj będziemy mieli okazję też przedstawić Państwu kandydatki nasze z Opolszczyzny, z Okręgu Wyborczego 21. Zachęcam do tego, byście Państwo 15 października głosowali na opozycję, na kandydatów i kandydatki, a przede wszystkim na kandydatów i kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, nazywam się Monika Jurek i od ponad 30 lat działam w obszarze edukacji. Najpierw jako nauczyciel, oligofrenopedagog, dyrektor szkoły ponadpodstawowej, a teraz jako dyrektor Departamentu Edukacji Rynku Pracy, czyli osoba, która wspiera opolską pozytywną edukację. Szanowni Państwo, nie mogę zgodzić się na sytuację, jaką mamy teraz w polskich szkołach i dlatego apeluję do wszystkich koleżanek i kolegów, nauczycielek i nauczycieli, którzy w zaciszu swoich domów albo w wąskich gronach mówią o tym, jak mają dość już tych rządów ministra Czarnka i tego, jak jest nasza sytuacja nauczycieli i środowiska edukacyjnego deprawowana. Jak jest upolityczniana szkoła i jakie działania są podejmowane, aby wychować obywateli według schematów, które narzuca obecna władza. Dlatego startuję w tych wyborach, żeby mieć realny wpływ na to, co będzie się działo w polskiej szkole, bo na tym się po prostu znam. I dlatego proszę, nie bójcie się, kochani, ponad 500 000 mamy dużą siłę, nauczyciele i nauczyciele i nauczycielki z naszego kraju. Idźmy na wybory, odsuńmy tą władzę. Barbara Kamińska. Szanowni Państwo, od wielu lat, pełniąc różne funkcje w samorządzie, znam potrzeby mieszkańców Opolszczyzny, wspieram ich i to oni powiedzieli. Basia, startuj, przecież znasz to, co my chcemy tu na Opolszczyźnie mieć i co chcemy zrobić. Od wielu lat z wielką przyjemnością współpracuję i z największym sukcesem, myślę, w Polsce, bo żadne województwo, żaden zarząd województwa nie przeznaczył tyle środków na organizacje pozarządowe, co my. To jest sukces nasz i naszych organizacji, więc będę wspierała społeczeństwo obywatelskie. Musimy zmienić ustrój edukacji, bo to jest nasza przyszłość. Musimy dbać o rodzinę, ale przede wszystkim będziemy myśleli i ja wraz z moimi koleżankami o wsparciu przedsiębiorców, którzy dzisiaj myślą, jak przetrwać do pierwszego. I myślę, że wiele osób z Opolszczyzny jest przekonanych, że my, kobiety opolskie, damy radę z nie tylko opolskimi potrzebami, ale również z wyzwaniem w Polsce.
Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj z Państwem być i ze wszystkimi kandydatkami. Jestem dumna z tego, że marszałek wytypował mnie na jedną z kandydatek i mogę współpracować z tak cudownymi kobietami. Jestem przedsiębiorcą od 25 lat i nie mogę się patrzeć na to, co obecnie państwo polskie robi z nami. Ale ja mówię o przedsiębiorcach w dużym spektrum, bo przedsiębiorcy to są również samorządowcy, to są szpitale. Te wszystkie nasze środowiska zostały bardzo zaniedbane. Nie mogę patrzeć się na to, że kobiety nie mają szacunku i poważania. Żaden obywatel nie ma szacunku i poważania. Nie mogę patrzeć się również na to, że nikt nie stara się nawet opiekować osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Jestem przedsiębiorcą, ale jestem przede wszystkim mamą, jestem żoną i nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć wsparcia. Dlatego proszę Was, idźcie wszyscy do wyborów, oddajcie swój głos, to jest bardzo ważne dla nas. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Myślę, że ja, Agnieszka Gabruk, jestem znana na Opolszczyźnie przede wszystkim z działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej. Startuję, dlatego że wiem, że w tym zakresie mamy bardzo dużo do zrobienia. Przede wszystkim myślę o tym dlatego, że w pomocy integracji społecznej, w usługach opiekuńczych, we wszystkich zawodach związanych właśnie z opieką są zatrudnione kobiety. To jest około 80%. O te kobiety także musimy zadbać. To jest mój priorytet, ale moim priorytetem jest także zadbanie o rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne, a przede wszystkim o opiekunów tych osób, opiekunów dzieci, ale także i osób dorosłych. Mówiąc o opiekunach, oczywiście mam na myśli opiekunów rodzinnych. To jest sfera bardzo, bardzo zaniedbana. Jestem także matką i startuję, bo mam na względzie dobro własnych dzieci. Syn jest mały, chodzi do szkoły podstawowej. Chciałabym, aby jego edukacja przebiegała bez propagandy. Moja córka jest kobietą, ma 23 lata. Nie chcę, żeby żyła w państwie, w którym odbierane są jej prawa jako kobiety. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Lilian Nauczkiewicz. Kandyduję do Sejmu z pozycji 17. Szanowni Państwo, wspieram kobiety w naszym regionie, kierując Stowarzyszeniem Opolskie Kobiety Sukcesu. Organizujemy wiele konferencji wspierając kobiety na temat aktywizacja zawodowa, aktywizacja kobiet niepełnosprawnych, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy. Kobiety, jestem Waszym głosem! Dzień dobry Państwu. Ja reprezentuję właśnie, ja reprezentuję seniorów. Jestem aktywną seniorką, jestem przewodniczącą Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Zależy mi bardzo, żeby seniorzy nie byli spychani na margines społeczeństwa, aby seniorzy nie byli odsuwani od ważnych i projektów, które ich dotyczą. Naszym hasłem forum jest senior partnerem, nie problemem, bo z problemami problemy trzeba rozwiązywać, a seniorów należy szacunek, a seniorom należy się szacunek i o to będę walczyć. Dziękuję.